Radio Żak to studencka, niekomercyjna rozgłośnia radiowa, nadająca na terenie Łodzi i okolic. Sygnał stacji można odbierać na falach ultrakrótkich o częstotliwości 88 i 8 MHz, a także za pośrednictwem internetu. Radio Żak ma charakter niekomercyjny. Jego działalność jest finansowana i wspierana przez Politechnikę Łódzką, dzięki czemu rozgłośnia jest całkowicie wolna od reklam. Należy zaznaczyć, że praca w studenckim Radiu Żak ma charakter wolontariatu. Mi wysłał kolega przez Facebook zaproszenie na nabór. Na razie robię reportaże, dźwięki, newsy na serwisy. Czytam serwisy i też teraz niedawno zaczęłam robić kącik studencki, czyli taka krótka rozmowa ze studentami na dany temat co tydzień. Uwaga. Wymruczał dla nas Wojciech Waglewski. Przypomniałem sobie, z którego roku pochodzi ta płyta, z roku 1986, i pragnę podkreślić, że jest to bardzo dobry rocznik. Ja zgodzę się z tym, ale nie dlatego, że 86, tylko dlatego, że parzysty, bo ja też trzymam się tej wersji, że parzyste roczniki są bardzo dobre takie. Jako taką datę rozpoczęcia działalności przez studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, wówczas radiowęzeł w trzecim domu studenta Politechniki Łódzkiej, przyjmuje się 17 maja 1959 roku. Wtedy rozpoczęło nadawanie, obejmowało wtedy jedno pomieszczenie, a za studio nagraniowe służył fragment, taki aneks kuchenny, popularnie w akademikach nazywany żegownikiem, w którym to właśnie do mikrofonu mówiło się, żeby wygłuszyć echo od kafelków przykrytym kocem. Sporo się zmieniło, w tej chwili tych pomieszczeń mamy o wiele więcej. Dysponujemy dwoma studiami nagraniowymi. Jednym wyremontowanym, przygotowanym do emisji w roku 1996, drugim w 2005. Zmieniało się także bardzo przez te wszystkie lata kadrowo. Zaczynając od tego, że z ekipy kilku dosłownie zapaleńców przeszło przez taki szczyt w latach 70., kiedy to dosłownie ponad 100 osób z osiedla akademickiego aktywnie na co dzień tworzyło radio, po stan obecny, kiedy radio też tworzy grubo ponad 100 osób, ale już nie jest aż tak silnie związane z osiedlem akademickim, tylko część osób działających w radiu to są studenci Politechniki Łódzkiej. Za to radio jest otwarte znacznie szerzej na studentów innych uczelni, a także byłych studentów, ponieważ jest to trochę taki nadawca społeczny, dla którego otwartość jest wartością samą w sobie. Jak się tak zawiniesz w ciepły kocyk i postawisz sobie koło biureczka, łóżeczka, ciepłą herbatę i włączysz takie cudowne dźwięki, no to wtedy od razu jest cieplej nie tylko tak wokół, ale także na duszy. Wstęp utworu kojarzy mi się troszeczkę z Nasem. Na początku cały sprzętu była robiona własnoręcznie przez pracowników radia. Zaczynając od szycia kabli, od mikrofony były jakoś tam zdobywane pokątnie, ale nie był to sprzęt z najwyższej półki. Potem konsolety mikserskie, głośniki także były po prostu robione przez studentów elektrotechniki z Politechniki Łódzkiej. Z czasem także między innymi dzięki wyjściu kapitalizmu nie trzeba było zdawać się na własną twórczość, ewentualnie własne kontakty, żeby pozyskiwać sprzęt, ale można było znacznie szerzej korzystać z opcji zakupowych. No i w tej chwili jest to sprzęt całościowo produkowany po prostu przez firmy, które działają na rynku nagłośnień, na rynku zajmujących się także emisją radiową. Pierwszeństwo macie wy. Możecie do nas dzwonić i pisać i wybierać swoje ulubione piosenki albo takie, na które akurat macie ochotę. Dróg kontaktu z nami
jest kilka. 42 63 13 888 to nasz numer telefonu. Nasz adres e-mail to wynajme@zaklots.pl. No i jeszcze komunikator 12888. Kazik bardzo chętnie będzie z wami tam pisał, pertraktował wybór piosenek, więc zapraszamy. W roku 1996 Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej weszło w łódzki eter. A w roku 2005 na jesieni rozpoczęło nadawanie całodobowe. Wcześniej program obejmował 8 godzin w ciągu wieczora, a poza tym można było usłyszeć na częstotliwości 88,8 MHz program Trzeci Polskiego Radia. Studenckie Radio Żak. Słuchacie nas na częstotliwości 88,8 MHz. Każdy kandydat na pracownika otaczany jest troskliwą opieką starszych stażem kolegów, którzy cierpliwie szkolą przyszłych radiowców. A zatem na czym polega praca w radiu? W jakich dziedzinach można się realizować? Bardziej od wydobywania z siebie dźwięku, bardziej bawi mnie to, że mogę tym dźwiękiem się bawić, że mogę go modyfikować, że mogę wpływać na niego w takim zakresie, że ten dźwięk tak naprawdę końcowy, jaki ja tworzę, jest dokładnie taki, jaki chcę. Nie mam wpływu na to, jak brzmię, jaki jest mój głos, co czasami przeszkadza podczas prowadzenia audycji. Dlatego no, siedząc za mikrofonem nie mam na to wpływu. Muszę liczyć na to, że techniczny po drugiej stronie będzie coś potrafił z tym zrobić. A ja jako techniczny potrafię zrobić z dźwiękiem to, co potrafię i to, co tak jak mi się to wszystko podoba. Jak jest pracownikiem, to czuć, że to Żak to jest jednak taka społeczność mała, taka grupa bardzo specyficzna, ale bardzo przyjemna. Myślę, że każdy może się odnaleźć tutaj. Jak długo planujesz działać? Jak najdłużej się da. No jak najdłużej się da po prostu, bo na ten moment się czuję bardzo tutaj dobrze, już jestem 4. miesiąc i jest super, naprawdę. Są gorsze momenty, lepsze, ale ogólnie sobie radzę, lubię to miejsce i jest sesja, a ja dalej tu przychodzę, więc myślę, że jak długo się będzie dało, to będę chciała tu być. O Warszawie dobrze albo wcale. No dobra, to ja teraz, tak żeby płynnie zmienić temat, przypomnę, jak możecie się z nami skontaktować. 42 63 13 888 to nasz numer telefonu, 12888 to numer komunikatora i wynajme@zak.loc.pl to nasz adres e-mail. A już za chwilę spełnimy kolejne życzenie naszego słuchacza. Rysiek poprosił o piosenkę zespołu Beastie Boys pod tytułem Fight for Your Right. I pojawiła się nawet dedykacja. Otóż Rysiek mówi, że to jest utwór dla tych, którzy zawsze chcą być młodzi. Okej. Co dalej? Już mówię. Żeby nie wyjmować tamtej płyty z odtwarzacza. Już mówię, to poczyta. Z płytki będzie, a ja sobie zaraz tamtą odbiorę. Praca w radio jest nie tylko urozmaiceniem studenckiego życia, ale może być także startem do pracy zawodowego radiowca. Od swoich pracowników Radio Żak wymaga bardzo wiele, ale jednocześnie wiele oferuje. Jednym zdaniem, ile ty dasz Żakowi, tyle Żak da tobie.